Dzisiaj witamy w Karpaczu. Gości nas pani Teresa Kępowicz, wspaniała malarka, która stworzyła tutaj swój niesamowity mikroświat. Jesteśmy 50 metrów od głównej ulicy, gdzie zupełnie, gdybyśmy nie wiedzieli, że jesteśmy w Karpaczu, w centrum, to byśmy się tego nie domyśleli, bo nie sposób. Tutaj są piękne kwiaty, jest fantastyczny widok na Karkonosze. I chcielibyśmy, aby Teresa, bo już mam przyjemność być na ty z naszą bohaterką, opowiedziała nam o swoim świecie, jak go stworzyła. No właśnie, zacznijmy od tego domu, bo on jest zupełnie zjawiskowy tutaj na tle centrum Karpacza. Skąd on się wziął? Jak go stworzyłaś? Jak to do tego doszło, że tutaj w ogóle znalazłaś swoje miejsce życia? Całe życie chyba marzyłam o tym, żeby mieć swój własny dom. Jak widać, marzenia można zrealizować. Rzeczywiście nie było to takie łatwe, ale udało się. Naprawdę ciężką pracą, ale też zbieg różnych okoliczności sprawił, że to się udało. Bo będąc na studiach na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, miałam tą frajdę mieć wykładowcę przez rok czasu z budownictwa. A ten pan z kolei był fascynatem budownictwa drewnianego. I w zasadzie jego wykłady, no proszę sobie wyobrazić, jesteśmy na Akademii Sztuk Pięknych i przychodzi facet z budownictwa i czegoś wymaga od tych biednych studentów. Więc oni się nudzą wszyscy. Pan się nudzi, a tutaj nagle znalazłam się ja, która chłonęłam całą wiedzę, wszystko spisywałam dokładnie, wszystkie zasady połączeń domu drewnianego, plany, czy na przykład wzór na wyliczenie schodów. Ja mam to wszystko w zeszytach i potem z tego korzystałam. Zaprojektowałam ten dom. Pan profesor był pierwszym, który widział ten projekt. Jeszcze na studiach, tak? Tak, jeszcze na studiach. Zatwierdził go. To znaczy, tam jakieś miał uwagi, które łatwo było poprawić. Ale co najśmieszniejsze w tym wszystkim było jeszcze to, że oprócz tych wykładów, które jednak no nie były całością, prawda, do tego projektu potrzebną, więc czerpałam z książek jakichś bardzo starych o budownictwie drewnianym, bo przecież w Polsce w latach 80. nikt nie budował z drewna, więc musiałam sięgnąć do jakiejś starej literatury i znajdowałam sobie przekroje belek, które teraz już w ogóle nie są wykonywane, nie są stosowane w budownictwie. I kiedy pojechałam do Tartaku i zamówiłam takie belki, to wszyscy mówią, co za architekt, jakiś anachroniczny pani to projektowa. Nie przyznawałam się. I w zasadzie cały dom był potem budowany na zasadzie poprawek, prawda? Wpasowania się w odpowiednią sytuację albo obcinania czegoś, bo nie było finansów. Więc to cały czas była praca. Ale sprawia wrażenie bardzo spójnego całość, że to nie jest tak, jak to w Polsce często bywa, że są jakieś dobudówki kolejne i potem jest to takie bardzo eklektyczne, ale... Bo został przemyślany w ten sposób, że ma się wpisywać najpierw w ten krajobraz. Nie było to trudne, bo wystarczy po prostu zobaczyć, jak wyglądają kąty nachylenia dachów, jak wyglądają okna. To wszystko potem miało swoje konsekwencje, bo na przykład okna nie myje godzinę, tylko trochę więcej. No tak. O takie małe szybeczki. Trzeba się troszeczkę nabawić. Ale muszę tu powiedzieć, że wybrałam też dom drewniany, dlatego że mój ojciec był stolarzem, stolarzem budowlanym. I właśnie robił okna, więc mogłam sobie zapragnąć właśnie takich okien. Tata też się uczył w tym czasie, bo przecież nie potrafił budować domu, nigdy tego nie robił. Także to była cały czas jedna wielka wojna domowa, nie tak, tylko tak. On fachowiec, a ja tutaj świeżo upieczony magister, który mu coś próbuje wcisnąć, prawda? Bo ten dom już powstawał na końcu studiów. I tata pomagał, tak? Tata tą całą drewnianą część wykonywał. Natomiast podbudówka,
to przyziemie, jest z kamienia i też, żeby było taniej i żeby było stąd bardziej, no to kamienie musiały być polne. Z kamienia polnego znaleźć fachowca, to po prostu było szaleństwo. Nie dało się. W końcu jakiś stary murarz się znalazł, a wszystko to było płacone z pożyczek. I tuż po studiach zatrudniłam się w liceum plastycznym w Cieplicach. I cała dumna przyszłam i opowiadałam tutaj na tej budowie, że ja mam etat. I on mówi, a ile pani zarabia? Ja mówię, 9000. Takie były wtedy płace. A on u nas przez półtora miesiąca zarobił 240. Tysięcy? Tysięcy. No, tak. I taka była. No, on się śmiał, to trzeba zrobić studia, żeby 9000. 84 rok to był, prawda? Tak, tak. 84 rok. Także ten dom ma, cały czas jest jakby modernizowany, cały czas coś należy jeszcze poprawić. A ponieważ ja jestem chętna do wszelkich robót, a jak już sobie coś ubzduram, że to ma być zrobione, no to nie ma silnych. Mam na tyle pracowitego męża, że zgadza się ze mną i w zasadzie czasem ręka w rękę, a czasem tylko on. Jakieś ciężkie prace, to tylko on, a malowanie na przykład, okien, drzwi, jak coś trzeba pomalować, to jestem pierwsza. A powiedz proszę o tacie, bo jego udział to był bardzo duży, no i dzięki tacie w ogóle znalazłaś się pewnie w Karpaczu, bo należysz do tych nielicznych naszych artystów, autochtonów, można już tak powiedzieć, którzy tutaj wywodzą się z Karpacza, a nie przyjechali z dużych miast zmęczeni tam wyścigiem, szukający tutaj może natchnienia w Karkonoszach. Powiedz proszę, jak tata tutaj się znalazł i mama? Moi rodzice pochodzą z dwóch krańców Polski. Takie mieszanki chyba są dobre zawsze. Moja mama z Brześcia nad Bugiem, tam się urodziła, a tata z Poznańskiego. I z mamą była też ciekawa historia, bo jak Brześć został zbombardowany, a mieszkała tuż pod twierdzą tą brzeską i okazało się, że domu już nie ma i w zasadzie nie ma do czego wracać, więc tata był na tyle przemyślny, bo tam już wtedy powstała granica i normalnie nie można było ją przekroczyć, prawda? Trzeba było jakieś tam dokumenty załatwiać. Powiedział, że jego dom został zbombardowany, on ma tylko akt urodzenia, a urodził się gdzieś tam po polskiej stronie i on musi z powrotem wrócić do swojego domu. I tym takim przemyślnym sposobem w ogóle wydostali się z Białorusi tutaj. To znaczy nie od razu tutaj, tylko jeszcze wojnę przeżyli w Lubelskim. A dopiero po wojnie oboje moi rodzice wpadli na ten pomysł, żeby tę ziemię zasiedlać. I trafili do Karpacza? I trafili najpierw do Miłkowa. Tam się poznali. No i jestem jako jedyna ich. Tak. Jako jedyne ich dziecko. Gdzie najpierw mieszkaliście? Pod Karpatką, prawda? Tak, mieszkałam najpierw na ulicy nad Łomnicą obecną. I było to pod Karpatką i wszystkie wakacje spędzałam na tej górze. To jest jakby moja góra, góra mojego dzieciństwa. Nawet miałam takie marzenie, ponieważ do mostka, którym się przekraczało tą Łomnicę, no był jakiś kawałeczek drogi. Ja cały czas siedziałam tacie nad głową i prosiłam, że mami zrobić tutaj mostek. Nie dało mu się uprosić. Ale ta Karpatka była fantastycznym miejscem wypadowym. Tam zachowywaliśmy się jak wspinacze skałkowi po korzeniach, bo tam jest specyficzne ukształtowanie terenu, wielkie spadki, te skały z powrastanymi korzeniami, ze zwisającymi korzeniami, więc my po tych korzeniach, wspinaliśmy się po skale do góry, no szalone rzeczy robiliśmy, albo właśnie po to, żeby nie iść na ten mostek naokoło, to przeskakiwaliśmy w jednym miejscu rzekę.
było tam takie przewężenie, chociaż rzeka jest obudowana, ale tak, było takie przewężenie naturalne, wychodzące dwie skały. No i akurat jak przyjechaliśmy do Karpacza, do tego domu, to dwoje dzieci utopiło się, więc ta rzeka naprawdę była groźna. Tak. Miała wiry, a ja tam sobie zawsze przez tą rzekę potrafiłam jakoś przeskoczyć. A już wtedy malowałaś, bo Karpatka jest przecież, należy do bohaterów twoich obrazów. No, Karpatki jeszcze nie malowałam wtedy, bo to takie ukierunkowanie na Karkonosze to chyba powstało trochę później. Ale w dzieciństwie to jak najbardziej, od samego dzieciństwa, zresztą jak się jest jedynakiem, no to oprócz kilku koleżanek, no to trzeba ten czas jakoś wypełnić, więc siedziałam z tymi kredkami bez przerwy, albo kleiłam jakieś rzeczy. I stąd ci się to wzięło, tak, malowanie. Tak myślę, tak myślę. A właściwie to też śmieszna historia, bo byłam uczestnikiem dwóch kółek zainteresowań w szkole podstawowej. Kółka muzycznego i kółka plastycznego. I mam takie wrażenie, że oboje nauczyciele mieli nadzieję, że ja pójdę w tym kierunku. I powiem szczerze, że pan od muzyki był niezadowolony z mojego wyboru, bo ja poszłam do liceum plastycznego, tak, tuż po podstawówce. Do cieplic też? Nie, jeszcze nie było wtedy cieplic. Do Wrocławia niestety, daleko. A wybór był też podyktowany tym, że konkurs jakiś międzyszkolny, powiatowy wygrałam. No tak. Na temat powstania warszawskiego. Ale myślę, że też przemyślnie to zrobiłam, bo nie lubię występować na scenie, a niestety muzyka to jest scena, prawda? Więc przemyślałam jako taka 15-latka sobie, że to nie jest dla mnie takie zajęcie. Ja nie chcę być chyba tym muzykiem jednak. Tak. Poprzez obrazy, jak się wyrażasz, to jednak one mówią, a nie ty. One mówią, prawda? Tak. A ja sobie przez całe życie siedzę sobie w czterech ścianach i sobie coś tam robię, a potem tak jak mówisz, obrazy mówią same i bardzo dobrze. Tak, bo ty lubisz taką szarość, prawda? Tak, tak. W obrazach to widać. Ta szarość zaistniała w moim domu jeszcze wcześniej. W ogóle to należy powiedzieć też o tym, jak się ludzie otaczają kolorami. Nie wiem, czy masz takie doświadczenia, że jest jakiś czas, kiedy lubisz się w czarnym, a potem na przykład nie, tylko w zielonym. Tak. Jest jakaś energia, której potrzebujemy. Ja mam wrażenie, że tą energię od tych kolorów czerpiemy. I ja w swoim domu to też obserwowałam. Miałam kiedyś wszystko na brązowo malowane. No oczywiście na tle jasnym, prawda, ale jakieś mocne, ciemne takie elementy. Potem weszły zielenie. I wtedy już z tą zielenią to było świadome. Ja czułam potrzebę patrzenia na zieleń. I pomalowałam wszystkie belki na zielono. To były oczywiście różne odcienie zieleni. A później, kiedy jeszcze szarości nie były takie modne w architekturze wnętrz, jestem prekursorem, wymyśliłam sobie, że u mnie kuchnia będzie i te pomieszczenia tutaj będą w szarościach. Ale jak ja te szarości uzyskałam? W Czechach są przepiękne, czyste farby o czystych, nasyconych kolorach. Więc w te farby się zaopatruję, ale mam świadomość tego, że wszystkie farby czyste, zmieszane ze sobą w odpowiednich proporcjach dają szarość. Czyli ja mówię, ja się w tej chwili otaczam wszystkimi kolorami, prawda? Bo ta szarość wynika ze wszystkich barw. I wyobraź sobie, że ja tą szarość szukałam, nie wiem, chyba ze 2-3 godziny. Mierząc próbkami jakimiś, dodając do tego głównego baniaka trochę czerwieni, trochę błękitu, trochę czegoś tam. I w ten sposób
i zapisywałam to jednocześnie, żeby wiedzieć, jak potem uzyskać tą większą ilość. I robiłam sobie próbki. Nie, jeszcze nie ta. Więc to trwało naprawdę bardzo dużo, kiedy ja uważam, że ta szarość jest tak wyszukana, naprawdę. To nie tak, że słowo wyszukana, tylko ona jest naprawdę wyszukana. Ale czy w związku z tym, czy ma jakiś związek z tym zamiłowaniem do szarości to, że ty w Karpaczu w zasadzie mało ludzi znasz i mało osób zna ciebie osobiście, że tak jakbyś, nie wiem, unikała kontaktu z ludźmi, albo po prostu masz takie ścieżki swoje wydeptane, że omijasz ten tłum, te miejsca, gdzie ludzie się spotykają i poznają. Jak to jest z tobą? Bo z drugiej strony w twoich obrazach jest też bardzo dużo życia. I takie coś mi przychodzi do głowy, że ty jesteś pełna życia, ale to jest takie, tą pełnię pokazujesz tylko w pewnych okolicznościach, wtedy, kiedy ty chcesz, a nie tak dla wszystkich, jak to teraz często jest w dobie mediów społecznościowych i innych takich zabawek. Mam wrażenie, że ja nie bardzo lubię występować, tak jak już mówiłam. Nie bardzo lubię kamery. I to, więc oficjalnie jestem nieznana nikomu, prawda? A nie czuję też takiej potrzeby. O, po to, żeby mieć kontakt z ludźmi, mam gości. Oni, nie ukrywam, też utrzymują mnie, ale mam wrażenie, że oni są głównie po to, żebym ja miała kontakt z ludźmi. A że nie mam za dużo czasu, bo naprawdę zajmuję się tyloma rzeczami naraz, że nie potrafię znaleźć czasu na jakieś takie spotkania. Chociaż bywam tu i tam, ale tak jak mówię, ubieram się na szaro, jestem niewidoczna, nie czuję potrzeby się eksponowania, więc pewnie to tak wszystko to się zamyka. Naturalne, bo czasem takie osoby mają też taki syndrom wzorowej uczennicy, że chcą być zawsze idealne i dlatego się nie wychylają, bo się obawiają oceny, że nie będzie tak super. Ale myślę, że u ciebie to ale akurat... Ale ja myślę, że coś w tym też jest. Tak? No, nie wychylam się, no... Tak myślę. A powiedz właśnie o tych o gościach, o tym, że tutaj jest pensjonat w tym cudownym domku, bo to zwraca moją uwagę, ponieważ artyści często żyją w swoim świecie i w zasadzie całą energię na tym skupiają i w ogóle te prozaiczne takie rzeczy, jak rachunki, jak to, że trzeba z czegoś żyć, to w zasadzie odsuwają i mają kogoś zwykle wspaniałego, kto o to dba. Żonę, męża. Bądź jakiegoś partnera, bądź partnerka. Jak jest z tobą? Bo ty sobie tak widzę, że to ułożyłaś bardzo fajnie. Tutaj twórczość, tutaj praca, tutaj tak, są... To prawda, mam bardzo pracowitego męża, który mi we wszystkim cały czas pomaga, uczestniczy w całym życiu, ale ja myślę, że moja potrzeba tych kontaktów to jest chyba najważniejsza rzecz w potrzebie posiadania tych gości. Ja się z nimi zaprzyjaźniam często. To są moi stali goście. Do siebie dzwonimy, piszemy maile. Ja mam taki jakby swój świat. Stwarzam sobie świat z ludzi, których chyba lubię. I takimi ludźmi chyba warto się otaczać. Oczywiście, wyłącznie. A naprawdę... gości, to mam wrażenie, że mam szczęścia dużo i zawsze mi się trafią niesamowici. Teraz na przykład ostatnia moja gościnia, to ostatnia z ostatnich lat, z przełomu kilku lat, to jest pani, która pisała poezję do mojego malarstwa. Więc to już akurat widać, prawda, że ci goście są ważni dla mnie. No pan Różewicz tutaj był, prawda? Tutaj chyba gdzieś siedzimy. Ale on siedzimy. Nie mieszkał u mnie. Nie, ale był. Ale bywał u mnie. Nawet się tutaj dobrze czuł podobno. Czuł się dobrze. Na tym balkonie też był. Tak. Także jesteśmy w tym samym miejscu. No jak wspominasz tę wizytę? On był taki, że nie zawsze się otwierał. Nie, pan Różewicz nie bardzo... lubiał mówić, to jest ciekawe, bo przecież z tego się jakby, z tego słynął, prawda, że wypowiadał swoje myśli, ale
jeśli nawet się spotykał z ludźmi, to też taki był raczej osobą cichą, powiedziała. Ale jakoś tak dobrze nam się wzajemnie spotkało w odpowiednim widocznie momencie życia, że on potem bardzo chętnie już od pierwszego momentu, kiedy spotkaliśmy się, przyszedł do tego domu, przyprowadzony zresztą przez dyrektora Muzeum Sportu, pana Zbigniewa Kulika tutaj. I potem, tak jak on mi mówił, często jak przyszedł do muzeum, no to chodźmy do tej malarki. Niesamowitą rzeczą na przykład był ciąg dalszy jakby kontaktów z panem Tadeuszem Różewiczem, bo dzwonił do mnie na przykład w bardzo późnej porze. Pani Tereso, mam taką propozycję. Niech pani namaluje obraz składający się z trzech części. I to ma być pani z prawej, z lewej i z tyłu. Ja mówię, dobra, okej, ale to jest obraz dla pana? O co chodzi? Nie, nie, to jest moja propozycja, mój pomysł dla pani. Ale połączyliście siły też artystyczne, to znaczy były odniesienia w twojej twórczości do jego poezji, tak, prawda? Tak. O ile pamiętam. No i początek był taki, że Tadeusz Różewicz napisał, będąc właśnie w Muzeum Sportu na mojej wystawie, napisał wiersz dla mnie osobisty. Mam oryginał, jego rączką pisany. Kobieta w oknie. Ma taki tytuł. Zaczyna się od tego, że mgła we mgle drzewa, czyli to wszystko, co ja maluję. Tak, ale ciąg dalszy naszych spotkań właśnie zaowocował tym, że ja stwierdziłam, że tu trzeba jakby dopowiedzieć coś jeszcze do tych wierszy. Chociaż na pewno one są wystarczająco dobre same w sobie, ale, no ale dlaczego nie, prawda? Jeszcze coś można dołożyć. I zrobiłam, zaproponowałam właściwie, zapytałam, bo uzyskałam oficjalną zgodę od pana Różewicza na to, czy mogę malować do jego wierszy, obrazy. I pan Różewicz wyraził zgodę. Musiałam pokazać listę obrazów, listę wierszy, do których chcę malować. Nawet pan jego wydawca, pan Stolarczyk, miał coś tam do powiedzenia, także to nie było to takie proste i oczywiste, że ja sobie tam coś maluję. Wystawa powstała już w momencie, kiedy pan Różewicz nie żył. A Budniki, też znane miejsce i bliskie ci. A Budniki to widzimy stąd. Tak, tak, no właśnie, bo jesteś znana z tego, że bardzo lubisz Budniki i organizujesz tam, chcesz je odkryć dla świata. No bo te wszystkie miejsca są tak magiczne i tak niesamowite, że warto, żeby wszyscy się nimi cieszyli. Jesteśmy w Budnikach, miejscu godnym zachowania pamięci dla potomnych. To miejsce umiera na naszych oczach. Ja ze swej strony zrobiłam dużo dla upamiętnienia. Zrobiłam malarstwo, całą wystawę poświęconą Budnikom pod tytułem Dziedzictwo Budnik, testament kamienia. Sam tytuł chyba coś mówi. A teraz z grupą fotografików dokumentujemy to miejsce. Mam wrażenie, że wszyscy są zachwyceni magią, niesamowitością i wrażeniami wizualnymi, których tutaj doznają. Ja tam biegałam od dzieciństwa, bo to rzeczywiście było bieganie, bo tam jest taka magia tego miejsca niesamowita. Biegałam tam do jednego drzewa. To drzewo stało na samym skraju nad tą rzeczką Maliną i było niesamowite. To była jak rzeźba. To drzewo krzyczało, to mówiło, jakby tego nie nazwać. W każdym razie było bardzo wymowne.
miało takie rozpostarte korzenie, bo już nie miało się czego trzymać, więc tymi korzeniami jakby powietrze się trzymało. I z roku na rok ono było coraz gorsze, w gorszym stanie. W końcu już przestało istnieć, ale zostało w moim obrazie. Mhm. Niesamowite. Mhm. A budniki to rzeczywiście miejsce jest niesamowite i kiedy zaczęłam tam biegać, raz, dwa razy w roku to jestem tam zawsze. No były takie momenty, że byłam jeszcze więcej. I w budnikach zaczęłam czuć, że ci ludzie jakby, którzy tam są jakby tymi duchami w budnikach, ci, którzy tam mieszkali, że oni też jakby chcą być przywołani do istnienia, że do pamiętania o nich. Tam już powstało Stowarzyszenie Miłośników Budnik i pokazują domy opisane są, prawda, tak, wszystko są jest wiadome. A cała te spotkania na powitanie i pożegnania słońca istnieją, więc tam się już coś dzieje. Ale stwierdziłam, że ja muszę zacząć o tym malować, bo to jest temat dla mnie. Nie tylko, że taka piękna przyroda i taka zupełnie inna niż w górach, a jeszcze do tego ci ludzie, którzy no, jakby zachwycali mnie ci ludzie, bo ci ludzie musieli być niesamowitymi osobami. Wiadomo, prześladowania wojny 30-letniej, oni uciekają i muszą tam zbudować swój świat, swoje życie. Więc tak z niczego trzeba stworzyć dom, prawda? I to jest niesamowite, to jest heroiczne. Jeszcze słońca często nie ma. No i tak bardzo wczuwałam się w tą rolę tych ludzi, którzy tam musieli mieszkać, a potem znowu zostali wyrzuceni, wysiedleni. Więc to wszystko mnie tak bardzo przejęło, że od 17 roku już tak zupełnie świadomie podjęłam taki plan, że będę to malować. Ale ponieważ ten projekt z tym Różewiczem wydawał mi się taki udany, że to takie połączenie dwóch sztuk, poezji i malarstwa, no więc zaczęłam szukać poety. Nie udawało mi się to tak łatwo i właśnie trafiłam na dziewczynę, bo jest w wieku moich dzieci, która jest polonistką, na Mazowszu mieszka i była moją gościnią i opowiadałam jej o budnikach i ona się tak mocno jakby też przejęła tą całą historią, że poszła do swojego pokoju i w kilka chwil przysłała mi mailem wiersz. I to było to. I to był po prostu strzał w dziesiątkę. Dziewczyna, która nadaje na tych samych falach, która rozumie to samo, co ja rozumiem, właściwie rozumiemy się bez słów. I potem to była niesamowita akcja, ponieważ myśmy się wzajemnie napędzały. Ja, wiadomo, już wtedy miałam namalowanych chyba z 10 obrazów. Ona do tych obrazów pisała wiersze, ale było też tak, że ona napisała wiersz i ja, pobudzona jakby pięknem, głębią tego wiersza, malowałam obraz. To była taka wzajemna energia, tak się napędzałyśmy, że życzę sobie zawsze mieć taką osobę obok. Znakomicie. To cóż, możemy pojechać zobaczyć obrazy, prawda? Opowiesz nam jeszcze o nich. Bardzo dziękuję za tę część rozmowy, za to, że zaprosiłaś nas do swojego świata. Jesteśmy na wystawie obrazów Teresy Kępowicz w Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego. Wiersze mówią wszystko. Może
ktoś jest wrażliwy na obraz, to jest ok, prawda? Ja mam sens opowiedzieć o tym obrazie wszystko, ale czasem ten wiersz podbudza jeszcze, podbija te emocje. To co poeta miał na myśli, no co malarz miał na myśli. Tereso, bardzo dziękujemy za czas, jaki nam poświęciłaś, za to, że pokazałaś nam swój świat, że nas w niego wpuściłaś, za twoją otwartość. Gratulujemy pięknych obrazów i cóż, do zobaczenia następnym razem. Ja również bardzo dziękuję i dziękuję Państwu.